Dzień dobry. Ja nazywam się Przemek, kanał nazywa się Szpajtek. Jest wtorek, godzina 14, więc uznałem, że to świetny pomysł, żeby pokazać wam mojego towarzysza codziennego w pracy, czyli torbę Helicon Urban Courier Bag Medium. Zapraszam. Słuchajcie, historia jest prosta. Helicon wypuścił torbę i zamieścił reklamówkę na Facebooku. Torbę Helicon Urban Courier Bag. I tak mi się strasznie spodobała ta torba, że napisałem do Helicona, czy by nam jej nie udostępnili na testy. Oczywiście, mieliśmy nadzieję, że nam udostępni, bo to był pierwszy nas taki kontakt z Helikonem, ale rzeczywiście Helikon przesłał i torbę, i parę gadżetów, żebym lepiej zrozumiał użytkowość rozwiązań w tej torbie zawartych. Dlatego przedstawię wam tą torbę, przedstawię wam jej rozwiązania w środku i opowiem wam, jak się sprawuje produkt Helicona. Nie wiem, ile ja ją mam, pewnie ze 3 miesiące ją użytkuję na co dzień. Ci, którzy tam śledzą kanał dłużej, wiedzą, że większość czasu spędzam na budowach. Ostatnio bardzo dużo czasu też spędzam w różnego rodzaju trasie, więc ta torba po bagażniku, po budowach ze mną fruwa i po 3 miesiącach mniej więcej użytkowania, nie powiem wam dokładnie, torba, oprócz tego, że się ubrudziła trochę, nic się z nią takiego nie stało, więc zapraszam was do takiej krótkiej prezentacji, recenzji tej torby. Zaczniemy sobie od budowy zewnętrznej. Nie wiem, jak mam to przedstawić, żeby wam było dobrze to widzieć. Myślę, że na początku tak. Torba, jaka jest, każdy widzi wymiary, macie linka pod filmem, sobie sprawdźcie wymiary. Waga samej torby to jest 760 gramów, więc nie jest ciężka. Wykonana jest z kordury, zamki YKK w torbie. Z zewnątrz w torbie mamy 2 kieszenie boczne. Ja będę tą torbę rozpakowywał od razu, ponieważ ostatnio pracuję też w takim miejscu, gdzie nie mogę wnosić żadnego multitoola, noża, nawet nie mogę wnieść telefonu, więc nie przypinam noża do paska, noszę w torbie, w tej bocznej kieszeni, w jednej nóż. W drugiej kieszeni noszę zazwyczaj jakąś wodę. Bardzo dobrze się te kieszenie na wodę sprawują. Kieszenie mają tutaj gumki, więc nie ma szans, żeby cokolwiek wypadło. Wiem, że mieści się tutaj ta litrowa butelka Helikonu, czy ja mam akurat... A, nieważne. Nalgenka się tu mieści na przykład, tak? Bo ta kieszeń jest naprawdę duża. Zaraz przedstawię kamerę, to będziemy sobie oglądać w środku, to wam jeszcze raz pokażę. Ta kieszenie naprawdę jest duża, jeśli... Mieści się tu naprawdę duża butelka wody. Stój, łajzo. O zewnętrznej strony mamy 2 kieszenie. Kieszeń na klapie i kieszeń, którą mamy z tyłu. Zamki, tak jak wam wspomniałem, YKK. W środku ta kieszeń jest velcro, to zaraz też wam pokażę wszystko. Jeszcze raz powyjmuję. Nie, tutaj mam tylko jakąś wizytówkę. Mam jakieś papiery. Będę wyjmował po kolei z tej torby. Oczywiście mamy pasek. Pasek jest spoko, bo po pierwsze tu jest szeroki, po drugie jest jakąś pianką wypełniony. Z dwóch stron mamy mole, więc możemy sobie coś przytroczyć. Z jednej i z drugiej strony, od spodu, od zewnątrz, oraz mamy taki sprytny manewr, dzięki któremu możemy szybko pasek ściągnąć, podnosząc torbę, regulując ją do własnych potrzeb oraz dosyć szybko ten pasek rozłożyć.
oczywiście pasek możemy sobie odpiąć. To Wam będę pokazywał gdzieś tam, postaram się jakieś zdjęcia Wam wrzucić, jak ta torba wygląda na mnie, chociaż gdzieś one tam na Instagramie już się pojawiały, te zdjęcia, ale zrobię nowe, zaraz to będę wrzucał w przebitki filmu. Dobra, mamy pasek, mamy też z tyłu pasek, który służy, ja jego nie używałem, szczerze Wam powiem, ale on służy do przypinania torby w pasie. Jak ktoś na przykład jeździ na rowerze, czy jakąś tam aktywność wykonuje, ma tą torbę, można sobie ten pasek zapiąć. Jego oczywiście można sobie odpiąć. Tutaj mamy ściągany, możemy to wypiąć. Nie chcę Was skłamać, ale ta klamra jest metalowa. Więc jest to wykonane no, bardzo, bardzo solidnie. Zresztą Helikon nawet na swojej tam stronie pisze, że no, położyli nacisk na wytrzymałość tej torby i faktycznie jest to prawda, ta kordura jest bardzo wytrzymała. I tyle. Paski odpięliśmy. Sama torba jest zapinana na dwa zatrzaski, których na co dzień, powiem Wam szczerze, czy one się przydają w momencie, kiedy chodzimy gdzieś w miejscach, gdzie ktoś nam może tamtą do tej torby spróbować zajrzeć, ale ponieważ cała klapa jest zapinana na dosyć potężne rzepy, tutaj te rzepy też są dosyć potężne, to ja na co dzień po prostu tych fasteksów nie zapinam. Sobie tak dają luźno. Po odpięciu klapy mamy również jedną kieszeń, ona jest obustronnie zapinana, więc nie ma problemu. Do niej zaraz sobie zajrzymy i zajrzymy sobie do środka, tylko przestawię kamerę. Zajrzyjmy sobie do samej torby, poczekajcie, przestawię sobie ekran, który mi służy do kamery. I teraz zacznijmy od tej kieszeni, która jest tutaj z boku. Kieszeń jak gdyby nie do końca nadaje się na dokumenty, bo ona ma tutaj zaszewki i tu fantastycznie wchodzą rzeczy, które troszeczkę rozpychają tą torbę. Dokumenty tu nie wchodzą. Ja tu mam jakiś powerbank do dokumentów, jakieś stickery. Co tu jeszcze jest? O, aktywna. Ściereczka do telefonu. Co ja tu jeszcze mam? A przejściówka do USB-C. I słuchajcie, jak widzicie, to jest organizer. Ten organizer to jest pierwszy patent, który w tej torbie... To też dostaliśmy dodatkowo. Jego nie ma oryginalnie przy torbie. Jego trzeba sobie dodatkowo wykupić. On jest na rzepie. Ja tu mam jakiś flamaster, pióro. Coś tam czasami wrzucam, jakiś nóż czy coś. Doskonałe rozwiązanie do trochę do uporządkowania takiego swojego codziennego EDC. To jest pierwsza rzecz, którą dostałem. Tak jak Wam wspomniałem, Helikon zadbał o to, żebym zrozumiał funkcjonalność tej torby, którą oni tutaj zawarli, bo cała ta kieszeń od wewnętrznej strony to jest Velcro. Więc możemy sobie tutaj różnego rodzaju organizery, inne kieszenie i tak dalej, wszystko co na Velcro się czepia, czyli co ma rzepik, możemy sobie tutaj przyczepić. I tak jak Wam wspomniałem, ta kieszeń jest dosyć mocno, może się dosyć mocno rozciągnąć, więc naprawdę możemy tutaj zapakować spokojnie, o, butelka wody w środek, nie ma żadnego problemu. To jest naprawdę duża kieszeń. Oprócz tego oczywiście jest pętelka, żeby sobie tam coś przytroczyć, nie wiem, klucze, nie klucze, coś co na jakimś karabinku czy na czymś możemy sobie nosić. Nie korzystam, bo klucze zawsze noszę w kieszeni, ale jest. Zapinamy. Poczekajcie, rozładuję z kieszeni, bo tak, tu mam pieczątki swoje firmowe. Więc pozwolicie, że to wszystko powyciągam. Moje pieczątki z uprawnieniami. Dobra. Dobra. Jedziemy. W środku. Torba w środku. Do pojemności zaraz przejdziemy. Dwie kieszenie boczne. Ja w tej kieszeni noszę pieczątki. W tej mam zasilacz. Chyba jeszcze jedną pieczątkę. Tak. Dwie kieszenie boczne, w które też spokojnie wchodzi butelka wody. Myślę, że ta litrówka też by tutaj weszła, nie ma problemu. Oprócz tego od Helikona dostaliśmy ich organizer, który również jest
fajnie przemyślany. Zaraz wrócimy do torby, bo ma dwa rzepy, które możemy sobie oczywiście zapiąć w ten sposób, żeby się do niczego nie czepiały. I wtedy mamy zwykły organizer do plecaka, do torby. Ja, ponieważ używam w pracy komputera, pomimo że większość czasu spędzam na budowie, to moja specyfika pracy jest taka, że komputera używam, różne kabelki do oprogramowania, różnych rzeczy. Tutaj mam, tam jakiś dysk się mieści, SSD, taka mała stacja dokująca do laptopa, więc to wszystko sobie trzymam w tej kieszeni, ale nie ma przeszkód, myślę, żeby w takiej kieszeni sobie trzymać swoje EDC, na przykład jeżeli ktoś tam nosi, nie wiem, nóż, ostrzałkę i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko mam w nerce i przy pasku, więc nie noszę tego w torbie. Wewnętrzna, dobra, moment jeszcze. Tu mamy dwa odpinane rzepy i w takim układzie możemy to sobie przypiąć w środku. Świetny pomysł, bo nie lata po torbie, nie przekręca się, nie cuduje, da się to bardzo, bardzo łatwo ułożyć. I tu mamy, czekajcie, wyjmę resztę. Mysz komputerową, jakieś tam różne moje modem do internetu. Dobra, i jakieś papiery. W środku macie od strony wewnętrznej velcro, również na całej powierzchni, więc od tych organizerów, jeżeli chcemy mniejsze, większe, możemy sobie tutaj przypiąć, nie ma problemu. One oczywiście troszeczkę kolidują z paskiem od zapięcia kieszeni od laptopa, ale nie jest to dramat. Oraz od środka mamy również kieszeń siatkową, zapinaną również od środka. I tutaj mam takie przypinki. Też dostaliśmy to do torby, natomiast ja tego po prostu nie używam, więc jest sobie w torbie na wypadek, gdybym chciał tego do jakichś kluczy czy do czegoś użyć. Z jednej strony kółko, z drugiej strony taki karabinek, więc spoko, też rozwiązanie, za to też bardzo dziękujemy. Natomiast mówię, ja tego na co dzień nie używam, nie jestem przyzwyczajony do używania tego typu rzeczy, więc po prostu jest. I w tej kieszeni siatkowej również możemy sobie różnego rodzaju rzeczy włożyć w przestrzeni. Tutaj można napchać, z tym, że jak gdyby pamiętajcie, że wypchanie zewnętrznej kieszeni, siatkowej kieszeni, będzie pomniejszało nam przestrzeń, która jest wewnątrz torby, a ta przestrzeń nie jest duża. No i kieszeń oczywiście, w której ja mam komputer. Noszę też tablet taki graficzny do opisywania zdjęć czy różnych rzeczy na zdjęciach. Oczywiście to jest medium. Laptop mój ma 13 cali, wchodzi tutaj idealnie, usztywniając całą torbę, no bo wiadomo, że jak nie ma laptopa, to torba staje się miękka. Laptop oczywiście jest zapinany na rzep. Miejsca w środku jest wystarczająco. Jak gdyby musicie zrozumieć jedną rzecz, że dobra, przestawię kamerę i pogadamy jak gdyby na temat. Aha, miałem wam jeszcze pokazać te kieszenie, jakie one są rozciągliwe. One również są na zaszewki zrobione i tu naprawdę, naprawdę dużo miejsca w tych bocznych kieszeniach jest. Naprawdę sporo też tu wejdzie, mówię, butelka z wodą, cokolwiek takiego większego, co chcecie sobie, bidon, cokolwiek chcecie sobie nosić, to tu wejdzie. Jedna z rzeczy, która jak gdyby mi przeszkadza trochę, to jest to, że to nie jest made in Poland, tak? To jest made in Vietnam. To jest chyba jedna z rzeczy, która trochę mi przeszkadza, bo Helikon jest polską firmą, a nie szyję w Polsce. Ja rozumiem, że to są kwestie kosztów produkcji, więc przykro. Dobra, tu mamy wszystkie kieszenie obgadane, nie? Środek. Środek, jeszcze raz wam pokażę. Kieszeń na laptopa. Środek, dwie kieszenie po boku. Wystarczająca kieszeń środkowa plus kieszeń siatkowa, zapinana na zamek. Pod klapą jedna kieszeń, która jest rozciągliwa, ma zaszewki, więc się rozkłada. Zamek jest obustronny, więc otwierany w obie strony. W klapie mamy również zamek. Tu w tej przestrzeni
Jest trochę, ale ta kieszeń ma swoją wadę. No i tylna kieszeń, która pomieścić powinna kartkę papieru, ale to też nie jest takie jak gdyby oczywiste. Jak widzicie tutaj odnoszenia, ta kordura tą swoją wyrazistą fakturę troszeczkę straciła, bo no bo ona się notorycznie obciera o plecy, czy że tak powiem o zad, jak się ją ma z tyłu. Więc troszkę to się zmechaciło, ale nie ma mowy o żadnych przetarciach, czy jakichś pęknięciach, czy cokolwiek, nie ma możliwości. Ten pasek z tyłu, który macie do... Tak wam pokażę. Który macie, on normalnie jest zapięty pomiędzy tymi dwoma szlufkami, ale tą szlufkę, ta szlufka jest tutaj przełamana w środku i ją da się wypiąć. To nie jest lekkie, więc nie wiem, czy dam radę. Dam radę. O! Jak widzicie, ją da się wypiąć, przerzucić na drugą stronę, pasek przełożyć, czy na górę, czy na dół. Nie ma z tym żadnego problemu. Więc to też jest rzecz super, super przemyślana. Jeśli pozwolicie, tą kordę będę sobie pakował i będziemy rozmawiali na temat podsumowania dotyczącego tej torby. Słuchajcie, ponieważ padało wiele pytań na Facebooku i na Instagramie, o ile się nie mylę, padały pytania o pojemność tej torby i o porównanie tej torby z torbą Bushcraft Satchel. Nie da się porównać tych dwóch produktów. To są zupełnie dwa różne przeznaczenia i nie można ich traktować jako torby zamienne. To znaczy, o tyle, o ile wyobrażam sobie używanie Satchela jako torby codziennej, to nie wyobrażam sobie używania courier baga, nie wiem, jako torby takiej outdoorowej, wypadowej. Ta torba to jest, to określi, torba kurierska, czyli torba, która jest torbą codzienną. Helikon napisał, że do pracy, do szkoły, na studia, do pracy jest super. Ja sobie bardzo chwalę. Nie bardzo sobie wyobrażam przy ilości podręczników, które mają dzieciaki, jako używanie jej torby, jako torby do szkoły, bo tej pojemności tutaj po prostu będzie trochę brakowało. Natomiast jako torba codzienna ja jestem super, super zadowolony, bo mieści mi się w niej wszystko, poza jedną rzeczą, z którą mam problem. Mieści mi się w niej wszystko, co potrzebuję. Jest naprawdę super wygodna i super wytrzymała i bardzo, bardzo przemyślana, jeżeli chodzi o te wszystkie dodatki, które można sobie w Helikonie dokupić. Prawda, wkładanie tego jest delikatnie takie, o, dobra. Jest uciążliwe, dlatego że podczas składania rzep chwyta się wszystkiego i ciężko to upchnąć, natomiast się da. Powiedziałem o tym, że się nie da jej z Satchelem porównać, bo to nie jest torba, która będzie wam służyć na jakiekolwiek wypady. Nie ma szans. To jest torba codzienna i ona z takim zamysłem została skonstruowana, żeby służyć codziennie do pracy. Czyli nie ma problemu z włożeniem w nią laptopa. W tą dużą wersję spokojnie wejdzie 15,4 cala to na luzaku. Nie wiem, czy 17 by tam nie weszła, ale nie mam 17, żeby sprawdzić, a mam tą dużą torbę, więc też ją będę jak gdyby nosił i starał się jej poużywać. Natomiast muszę dopaść jakiegoś większego laptopa, który ma większy ciężar i zobaczyć, jak jest z wygodą, bo ja mam lekkiego laptopa, który ma 13 cali, więc jak gdyby ta torba nie jest ciężka z tym laptopem. Ta torba jest przewidziana właśnie do noszenia laptopa, zasilacza, paru pierdół, szpargałów, czy jakiegoś podstawowego EDC, kanapki do pracy na przykład, wody i tyle. Ona do tego służy i mówię, nie da się jej porównać do plecaka czy do satchela, bo tego nie da się zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o torbę codzienną, mnie urzekło te kieszenie wyżyte velcro, bo to jest naprawdę super
patent i super pomysł na uporządkowanie rzeczy, które używamy codziennie i na to, żeby w torbie nie był bałagan. Ja recenzując, jak żeśmy z Piotrkiem chyba recenzowali Satchela, ja powiedziałem, że to jest taka torba, w której co by się nie zrobiło, jakby tego nie układał, to się zrobi pierdolnik, bo rzeczywiście ją wystarczy wziąć do uszu i koniec. I tam w środku jest Saigon. Tutaj nie ma tego problemu. Mając na przykład ten organizer, tak jak my dostaliśmy od Helikonu, to ten organizer, nawet samo to, że ten organizer się trzyma velcro, to wszystko, co jest koło organizera, już nie lata po tej torbie, bo organizer ogranicza tą przestrzeń, gdzie ten bałagan może się zrobić. Czekajcie, pakujemy dalej. Jeżeli chodzi o zalety, powiedziałem wam o velcro, materiały, z których jest wykonana, to jest naprawdę najwyższa półka, więc nie ma problemu z tym, że ona wytrzyma, no bo ona naprawdę u mnie przychodzi ciężkie baty, bo ona i po budowach, po cegłach, gdzieś tam w pyle, w kurzu, nie ma żadnego problemu, żeby potem ją po prostu wyczyścić, nawet wytrzepać, to kordura się dosyć łatwo czyści, nie ma problemu, jeżeli chodzi o użytkowanie nawet w ciężkich warunkach. Jeżeli chodzi o jej wygodę, faktycznie ja nie chodzę z torbą, nie jeżdżę z torbą godzinami, bo przemieszczam się samochodem na dosyć dużych trasach, więc jak gdyby ta torba nie jest na zbyt długo na moich plecach, to powiedzmy, nie wiem, godzinę z nią chodzę po budowie, czy dwie, no nie latam z nią cały dzień, nie jeżdżę tam tramwajem czy autobusem z nią, więc ciężko mi jest powiedzieć przy takim dłuższym użytkowaniu, jak to się sprawdza, natomiast w moim trybie użytkowania sprawdza się fantastycznie, jest super wygodna i praktycznie tak naprawdę nie czuć jej na ciele, jak się ją powiesi. Powiedziałem wam, że torba nie jest bez wad, bo bez wad nie jest. Ja mam do niej, może nie to, że dwa zarzuty, tylko z racji jej wielkości no ma dwie takie zasadnicze wady. Pierwsza wada, która jest, to jest to, że zapinamy sobie torbę, mamy laptopa i tu nie ma zbyt dużo miejsca, przez co wkładanie na przykład dokumentów, ja zazwyczaj dokumenty wkładam do tej kieszeni, gdzie jest laptop, bo po prostu jest mi najwygodniej. Najrozsądniejszą kieszenią do trzymania dokumentów byłaby ta z tyłu, tylko że po włożeniu laptopa, jak widzicie, ona się no nie odchyla się zbyt bardzo. Myślę, że takim rozwiązaniem niegłupim byłoby, gdyby ona tutaj na samym końcu miała zaszewkę. I ta zaszewka by się rozkładała wtedy po rozpięciu, ona tu by się rozłożyła i łatwiej by się pewne rzeczy włożyło. W ten sposób, jaki ona ma tą kieszeń zrobioną, jest miękką kartkę na przykład papieru, jest ciężko włożyć, żeby jej nie pognieść, tak? Jeżeli torba jest zapięta i jest laptop w środku. To jest jedna. Druga z wad, którą wykryłem podczas użytkowania, w tej torbie zaginęła mi jakaś drobnostka, już nie pamiętam, co to było, pamiętam sytuację, natomiast nie pamiętam, co to było. Wiem, że miałem ją w tej kieszeni i nie mogłem jej znaleźć. Okazało się, że ta kieszeń jest aż tutaj do rączki. I w momencie, kiedy tą kieszeń sobie otworzymy, to wszystkie drobiazgi, które tu są, przelatują do tej kieszeni, ponieważ ona tu ma zaszewki, które mają po zamknięciu torby zakryć tą kieszeń główną, to te drobiazgi mi tu powpadały i chwilę naprawdę się zastanawiałem, gdzie to się wszystko podziało. To było jakieś tam, mówię, jakieś drobnostki, bo w tej kieszeni zazwyczaj jakieś tam drobiazgi noszę albo rzeczy, które muszę na chwilę pozbyć się z kieszeni, bo coś, tak? Więc tu wrzucam swoje te. A, nie powiedziałem, mam oczywiście na froncie jest duży rzep na szybki. Pozdrawiam leśnych ludzi, dzięki za naszywkę. Mamy naszywkę od chłopaków z EDC, no i oczywiście naszą, jeszcze kupa miejsca jest na to, żeby sobie tą torbę czymś tam okleić. I to są takie dwie główne wady. Oczywiście jest jeszcze jedna rzecz, która mi gdzieś tam wyszła podczas użytkowania. Pomimo, że ta kieszeń główna, czy klapa ma zaszewki, żeby zakryć kieszeń główną, ta kieszeń główna nie zawsze jest
zakrywana. I to jest też rzecz, która gdzieś tam, oczywiście, jeżeli sobie do kieszeni bocznej włożycie coś, to to z automatu wymusi schowanie się pod zaszewkami kieszeni głównej, ale jeżeli w tych kieszeniach bocznych nic nie macie, wtedy ta kieszeń główna potrafi po prostu poza te zaszewki wyjść. I to chyba, jeżeli chodzi o tej torbie, na temat tej torby, to wszystko, co mam wam do powiedzenia. Czekajcie, przepiszę ten pasek tylny, którego nie używam, ale mam go, więc zaraz zrobię jakieś tam zdjęcia do przebitek, czy jakieś krótkie nagrania. Ten pasek jest wygodny, oczywiście on już jest brudny, no bo z racji tego, że użytkuję tą torbę od jakiegoś czasu, to natomiast z mega patentów, to jest super patent. Uważam, że to jest świetny patent, te szybkie ściągacze do torby. Ten pasek jest naprawdę również mega, mega wygodny. Ja co prawda na samych molach tutaj na pasku nic nie troszyłem, ale spokojnie, czy małą apteczkę, czy mały organizer, czy uchwyt do telefonu, czy kieszeń do telefonu, nie ma problemu, żeby sobie tu przywiesić i na pewno też się będzie spoko sprawdzało. Przetestowałem. Użytkowałem ją długo, bo najdłużej z takich testowanych rzeczy, które mieliśmy, oprócz rzeczy, które oczywiście noszę na co dzień, typu portki, nie portki. I będę się teraz przesiadał z powrotem na plecak. Ci, którzy będą obserwowali Instagrama, to zaraz się domyślą, na co się przesiadam. Natomiast powiem wam szczerze, że nie robię tego z chęcią. Ta torba tak przyrosła mi do pleców, że prawdopodobnie potestuję plecak i wrócę do tej torby, bo to naprawdę świetne rozwiązanie na co dzień. Bardzo ją lubię, jest wygodna, jest solidnie wykonana. Nie zauważyłem, bo czasami zdarza się w Helikonie jakiś taki głupi babol, tak? Nie wiem, testowaliśmy na przykład Polar Helikon Patriot i on ma te gówniane rzepy, tak? W ich spodniach notorycznie odpadają guziki, tak? Natomiast w tej torbie ja nie znalazłem jakiegoś takiego takiej głupoty, która mogłaby gdzieś tutaj być na etapie wykonania tego. Jest naprawdę przemyślana, jest naprawdę zrobiona spoko i na pewno będzie mi jeszcze służyła długo, długo, dopóki nie potrzebuję nosić większej ilości rzeczy w samej torbie, to ta będzie mi służyła na pewno jeszcze przez jakiś czas, chyba że coś lepszego mi się trafi, co przebije tą torbę. Więc z mojej strony mogę wam serdecznie polecić tą torbę. Jeżeli ktoś by chciał ją przetestować na przykład, czy sobie przemacać, to służymy pomocą w udostępnieniu tej torby na tam przez jakiś. Nie ma problemu. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że dobrze było widać, co jest wewnątrz torby, jak ona jest zbudowana, bo to jest chyba najważniejsze. Mam nadzieję, że ta prezentacja krótka i recenzja wam się przydała do czegoś, że jeżeli się zastanawialiście, czy tą torbę kupić, to macie pogląd zarówno na jej pojemność, o którą tak naprawdę było najwięcej pytań do nas, jak i naszą opinię na jej temat. Jak wiecie, ja nie chwalę wszystkich produktów Helikona, natomiast to jest naprawdę spoko torba, tak samo jak Bushcraft Satchel, tak i tą torbę serdecznie wam polecamy i śmiało możecie użytkować i będziecie, myślę, że będziecie zadowoleni, bo mówię, poza tym, że nie da się do niej napchać worka ziemniaków, to jest super. To tyle. Wpadajcie oczywiście na nasze social media, macie gdzieś całą tą rozpiskę. No i co, zapraszamy was na kolejne super produkty. A ponieważ jest wtorek, godzina przed drugą, więc jestem w pracy i postanowiłem, że to dobra okazja, żeby pokazać wam towarzysza, który jest ze mną od czasu jakiegoś, czyli
Helican Urban. To jeszcze raz.